Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu Kuchnia, restauracja Viva Italia. Dzisiaj może będzie troszkę nietypowy odcinek, bo po pierwsze jesteśmy na zewnątrz, jest piękna pogoda, no troszkę nam obróz podwiewa, ale chyba nie będzie nam przeszkadzało, żeby zrealizować dzisiejszy odcinek. I dzisiaj w ogóle chciałbym nawiązać do wydarzenia, które miało miejsce jakiś czas temu, dokładnie 14 czerwca, ponieważ troszkę czuję się rodziną telewizji kablowej Koszalin Max, więc chciałbym nawiązać do gali z okazji 20-lecia, które się odbyło w Filharmonii Koszalińskiej właśnie 14 czerwca. Gwiazdą wieczoru był Leszek Możdżer, polski, dosyć znany, chyba niedoceniony do końca kompozytor, wirtuos fortepianu, który zaszczycił swoją obecnością i swoją fantastyczną grą na fortepianie właśnie tą galę, o której mowa. Zaszczytem dla nas było stworzenie specjalnie dla niego dania, specjalnej receptury, która musiała uwzględnić kilka różnych kwestii, ponieważ Leszek Możdżer jest wegetarianinem i przed swoimi koncertami nie do końca chciałby jeść ciężkie dania, więc stworzyliśmy dla niego danie, które nawiązało do trybu jego żywienia i troszeczkę związanego z naszą kuchnią włoską. Zaproponowaliśmy spaghetti z makaronu pełnoziarnistego z dodatkiem świeżych pomidorków koktajlowych rukoli, delikatnie posmażony na maśle, okraszony oliwą truflową i prawdziwą, świeżą, czarną truflą. Z truflami to jest tak, że albo się ten smak i zapach kocha, albo nienawidzi. Jak wszyscy wiemy, trufle to jest bardzo drogi grzyb. Osiąga do kilkunastu tysięcy złotych nawet za kilogram. Ostatnio się dowiedziałem, że w XIX wieku nawet w Polsce była możliwość znalezienia trufli. I jeszcze dzisiaj się mówi, że w Borach Tucholskich i w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej również można znaleźć trufle, chociaż to są informacje niepotwierdzone. Potrzebujemy szereg badań, żeby to sprawdzić. No ale mimo wszystko trufla to luksus. Ja wiem, że luksus, do którego nie wszyscy mają dostęp, ale my jako restauracja Viva Italia już niedługo będziemy mieli w swojej ofercie dania właśnie ze świeżą truflą w naszym VIP-roomie. Od niedawna już funkcjonuje nasz VIP-room, tak zwany Melonik, ze specjalnym menu, z osobistym kelnerem, także niektórych Państwa, jeżeli tylko Państwo mają na to ochotę, serdecznie zapraszam. A nawiązując do naszego makaronu. Jeżeli chodzi o makaron pełnoziarnisty, to tak naprawdę nie wszystkie makarony są dobre. Niektóre są jedynie farbowane. Tak naprawdę tylko dwie są firmy, które produkują taki makaron. No niestety nie mogę powiedzieć nazwy tej firmy, ale to jest znana polska firma, która produkuje właśnie makarony. Wstępnie został ugotowany, oczywiście na al dente. Zależy od makaronu, czasami potrzebuje dłuższej obróbki termicznej, czyli gotowania. Oczywiście w soli, z dodatkiem soli, z dodatkiem oliwy został ugotowany. Danie jest niezwykle proste i naprawdę bardzo fajnie smakuje. Zaczniemy od odrobiny prawdziwego masła, które musimy rozpuścić i na tym maśle będziemy delikatnie prużyć właśnie makaron pełnoziarnisty, bogaty w błonnik. Ma więcej żelaza i magnezu niż tradycyjny biały makaron. Myślę, że mogę się pochwalić tym, że właśnie Leszek Możdżer pierwszy raz właśnie w Koszalinie, właśnie podczas gali telewizji kablowej Koszalin jadł prawdziwe trufle. Także mamy mały sukces i myślę, że właśnie Leszek Możdżer będzie Koszalin kojarzył z fantastyczną imprezą i ze smakiem świeżej trufli. Prużymy na maśle. W momencie, kiedy już delikatnie nam się ten makaron podgrzeje, możemy delikatnie podlać oliwą truflową. Oczywiście doprawiamy solą, pieprzem młotkowanym, który w trakcie całego duszenia uwydatnia, bardziej wchodzi jego smak w makaron. Tak naprawdę sam makaron zostaje podgrzany, a wszystkie inne dodatki zostają dodane już na ciepły makaron. O, będzie to właśnie świeża rukola, pomidorki koktajlowe w całości
płatki czarnej włoskiej trufli i płatków parmezanu. Pokażę Państwu, jak wygląda trufla. To jest czarna trufla zbierana od marca do czerwca właśnie we Włoszech. Charakteryzuje się tym, że jest z zewnątrz czarna, a wewnątrz ma takie jakby czarne żyłki. I truflę podajemy, jeżeli świeżą, wyłącznie w postaci płatków. Podgrzany w tłuszczu makaron przekładamy na talerz. Garść świeżej rukoli. Parę dla kontrastu i dla smaku pomidorków koktajlowych. Płatki parmezanu. I najważniejsze w tym daniu właśnie płatki truflowe. Mam potwierdzenie, że danie jest dobre. Także serdecznie niedługo zapraszam. Za chwilkę będziemy robić kolejne danie. Witam po krótkiej przerwie. Makaron zjedliśmy. Zapomniałem Państwu dodać, że trufle też są afrodyzjakiem. Ja nie wiem, za często mówię chyba o tych afrodyzjakach, no ale niektórym z Państwa na pewno się przyda taka informacja. W drugiej części programu chciałbym zaprezentować stare, nowe danie. Ponieważ od 6 czerwca w restauracji Viva Italia jest udostępniona już działająca nowa karta. Pojawiły się nowe dania, niektóre dania zostały troszkę przerobione, zwiększona gramatura niektórych mięs. I jedno z tych dań chciałbym dzisiaj Państwu właśnie pokazać. Ale głównie mięso i sos, bo to jest tak naprawdę najważniejsze w całym daniu, bo dodatki Państwo sami mogą sobie zrobić. Oczywiście nie wszystkie rzeczy jestem w stanie Państwu pokazać, no bo siłą rzeczy musimy się trzymać trochę tajemnicy zawodowej, ale przedstawię Państwu dzisiaj kaczkę. Pierś z kaczki została już zamarynowana w podstawowej przyprawie, jaka jest dodawana do kaczki, czyli w tymianku. My tutaj kaczkę podajemy całą pierś, już nie krojoną, tak jak wcześniej to było. Podajemy ją na jabłku, które zostało podduszone w occie balsamicznym. Do tego jeszcze zrobimy sos, bardzo fajny sos pomarańczowy ze śmietaną. Też Państwu nie mogę powiedzieć, w jakiej jest, jaka jest zawartość tłuszczu w śmietanie, bo to też jest dosyć istotne. Bardziej tłusta nam rozwarstwi sos, mniej tłusta w ogóle ten sos nam nie wyjdzie. A my mamy już taką ilość śmietany przygotowana, która daje nam aksamitny, bardzo ciekawy w smaku sos. Pierwsze, co musimy zrobić z piersią kaczki, to naciąć oczywiście skórę. Po pierwsze, zależy nam, aby temperatura dochodziła do mięsa, a przez grubą warstwę tłuszczu na kaczce raczej to jest problematyczne. A poza tym ułatwi nam to uzyskanie chrupiącej skórki i zupełnie inny wygląd tej piersi. W trakcie smażenia piersi również na tej samej patelni zrobimy jabłko, a w międzyczasie również możemy przygotować sos. Podstawą sosu pomarańczowego jest jego zredukowanie, samego soku pomarańczowego, czyli odparowanie maksymalnej ilości wody. Już możemy to zrobić, niech nam się sok zacznie gotować. Zaczniemy smażyć pierś z kaczki stroną, gdzie jest skóra, aby już temperatura nam dochodziła do mięsa i uzyskamy od razu chrupiącą skórkę. No, wiatr nie daje nam dzisiaj gotować na świeżym powietrzu, ale nam to zupełnie nie przeszkadza. Na tym etapie już możemy nasz sok pomarańczowy doprawić pieprzem i solą. Mięso z kaczki jest takim mięsem, który można jeść nie do końca wysmażoną. A nawet powinno się jeść niewysmażoną, ponieważ wysmażona mięso piersi z kaczki jest suche i wiórowate.
Kaczkę powinniśmy smażyć medium, podobnie jak mięso polędwicy, czyli delikatna ilość czerwonego mięsa wewnątrz nie powinna nikogo razić ani przeszkadzać. Do odparowanego soku pomarańczowego dolewamy śmietanę i dusimy wszystko razem do postaci sosu. W momencie, kiedy już nam się mięso obsmaży ze wszystkich stron, możemy zmniejszyć temperaturę, bo przypominam, zawsze na początku na gorącą patelnię zamykamy mięso, czyli zamykamy całą wilgoć i soczystość wewnątrz, a później już obsmażamy do właściwego momentu. Nasza kaczuszka już się usmażyła, jest taka medium w stronę wysmażonej, więc chyba właściwy moment, żeśmy tutaj znaleźli. I muszę Państwu pokazać, ile z jednej piersi z kaczki mamy tłuszczu. Tak naprawdę ten tłuszcz to jest najlepsze, co może być z tej kaczki, ale nie wszyscy go tolerują, więc my jego nie podamy. Za to na tej samej patelni podgrzejemy teraz nasze jabłko, które było zamarynowane w occie balsamicznym. Kaczkę już zdejmiemy z patelni, żeby nam chwilkę odpoczęła. Jabłko tylko się zagrzeje. Chwilę podgrzejemy sos i już będziemy podawać. Sama kaczka smażyła się około 15 minut. Na początku 2 minuty, na wysokim ogniu, później zmniejszony czas i takie 15 minut. Jabłko w occie balsamicznym wędruje na talerz. Mięso z kaczki ułożone na jabłku. Sos pomarańczowy polewamy po mięsie. Czego nam tu brakuje? Oczywiście czegoś zielonego, co będzie jednocześnie dekoracją. Nieodzowne w kuchni włoskiej, świeża bazylia. Mam nadzieję, że wiatr nam tej bazylii nie strąci. I takie oto danie podajemy w naszej karcie. Wcześniej było podawane z pomarańczami, ale teraz jest podane tylko na jabłku balsamicznym. Dodatki do wyboru. Serdecznie polecam własnoręcznie robione gnocchi włoskie, trzykolorowe. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy odcinek, za uwagę. Tradycyjnie życząc smacznego, zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia.